W dzisiejszym filmie razem z Natalką oraz Wiktorią będziemy chodzić po moim ulubionym mieście, czyli Uniejowie, i ten, kto nas pierwszy w tym mieście rozpozna, wygrywa stówę. Dobra, pierwsze miejsce, jakie idziemy we trójkę, są strony ten, tam, w tamtym kierunku, tam jest bardzo dużo kidosów. Myślę, że tutaj naprawdę może być ciekawie. O, zobacz, tam już jest plac zabaw, tam już jest plaża, no myślę, że tam na pewno ktoś może mnie rozpoznać. Wiktoria, zapozuj. Ej, ale jak coś, jak będzie sytuacja, że ktoś nas nie rozpozna, to ja się tak będę rzucał w oczy, że na pewno ktoś podejdzie. Teraz ja nagrywam widzowie, Natalia idzie. No dobra, to co? Chyba gdzieś tam pójdziemy, myślę. Co Wiktoria, na tą rzeczkę. Genialnie. Genialnie. No, pójdziemy po tych schodkach. Schodkach, spoko. Widzowie. Możemy iść. W ogóle Natalka jest operatorką w tym momencie. Tak, bo ja jestem najlepszym operatorem na świecie. Dobra, tam będzie dużo dzieci na pewno. Tak, może ktoś cię rozpozna. Myślę, że spadam z tą twoją kamerą. Może być mocno. Ale też, słuchajcie, ja nie chcę, żeby od razu ktoś mnie rozpoznał. Poczcie to. Dzieci wszystkie. Okej, okay. Pójdziemy tam na plażę i będziemy tylko chodzić. Tam gdzieś, o, od razu. Jeżeli ktoś podejdzie jakimś cudem, szczerze się wkurzę. Ja nie chcę, żeby na razie ktoś poszedł, ponieważ chcę, żeby też trochę... On naprawdę myśli, że ktoś do niego podejdzie. No nie, ja nie idę na piasek. No jak nie idziesz na piasek? Dobra, dawaj. Ty idź tu, ja wezmę kamerę i pójdę na piasek. Dokładnie. Nie no, tutaj kurde, nieźle jest na tych lodach, no. Ciekawe czy cię pochodzę. Nadalia. Nie no dobra, tak szczerze, nie teraz patrzę, no, ale tak szczerze, tutaj, dzieciaki są w wodzie, wszystkie dzieciaki, no nie ma, a poza tym jak tutaj ten, tutaj już raczej nic, czego nie szukamy, tak szczerze, tutaj raczej niczego nie szukamy, niczego nie ja będzie, tak myślę, myślę, że możemy się przejść, jeszcze zobaczyć tam za termy, ewentualnie, i jeżeli tam już to nie będzie, to idziemy w tamte strony, tak, w tamte rewiry. Powiem wam widzowie tak, tu jest więcej dzieci, ale mniej osób w ogóle się na niego patrzy. Nie wiem, czy w ogóle ktoś spojrzał, jak już to jakaś starsza pani, bo nie wie, co to jest za urządzenie. Nie, panie, właśnie o to chodzi, żeby ten ucznik był bardzo długi i żebyśmy tutaj pochodzili z 3 godzinki. Ja coś czuję, że ktoś może nas poznać. Ale ci ta kamera lata tutaj. W rewirach żabkowych, tam gdzie jest żabka, gdzie jest dino, coś takiego, jakaś taka młodzież. Przyjaciółki Zuzi. Nie no, kurde, chyba nikt nie chce z tobie dostać, tak szczerze. Ale kurde, tutaj zaczyna się być grubo. Lemon! Tam się coś dzieje, ty. Ej, a może Kasper Błoński znowu? Na pewno pójdziemy teraz do parku. Co się tutaj dzieje? Boże, tu są jakieś mikrofony, oni coś tutaj gadają. Okej, weszliśmy na jakieś targi. W ogóle co tutaj się dzieje w tym, nie wiecie, o co chodzi? To jakby są takie rycerskie te. No. Aha, jakieś lata rycerstwa, coś takiego, nie? Pewnie. Tak. W każdym razie, fajne tutaj rekwizyty są. Ale no, fajnie. Jak stawiasz, to poproszę. Jakbyś mało tutaj dzieci jest, kurde. No kurde, dobra, wracamy się. Naprawdę, tutaj... Oni myślą, że na takich targach rycerskich będą dzieci. No, tak myślałem. A nie, w sumie tam jest jakieś dziecko. Ale takie osoby to nawet nie wiedzą, co to jest, nie wiem, to jest kurde antyduda pewnie. Co, idziemy do żabki, nie? Tak. Idziemy do żabki. Tam się jakieś dziewczyny kręcą, może mnie poznają. Ty chcesz poderwać dziewczyny? Dobra, chyba nie. Ale już myślałem, jednak nie. Bo to był tylko pretekst. To był tylko pretekst zadania pieniędzy, naprawdę. Dobra, mordeczki, zmiana planów. I jeszcze przed żabką skoczymy sobie dziewczynami na lody, bo coś tam marudzą, że chcą lody. Ja nie chcę. Także lecimy na lody. Natalka nie chce, czyli ja będę mniej płacił. No i dobra, bajlando. Ale jakiego wybierzecie loda w ogóle? Jakiego ty bierzesz loda? Granitę. To nie jest lód. To jest lód z sokiem. Bierze granitę. No ja nic nie biorę. A, no spoko. Ja biorę, nie wiem, dużego czekoladowego, zakręconego. Dobra, ty teraz poprosiłam, żeby Natalka wspomniała. Granity dużą, arbus, malina niebieska. Nie, może też to wezmę w sumie? To jest pyszne. Czekaj. Proszę. Takie. Są gdzieś jakieś takie smaki? Tą drugą granicę też miała być? Nie, chwila, jeszcze myślę. Ja poproszę to samo, co ona. To samo, tak. Jednak się namyśliłem i mi spadły pieniądze. Co? Okej, okay, ile to będzie? 20. No, to równo. Proszę bardzo. Super, dzięki. Do widzenia. Ale to jest dobre, ty. Kurde. Kurde. Dobra, ty granita, ale pod światło stoję. Weź tutaj może ten. Zaraz wejdziemy do polo. No i co, kto mnie pierwszy rozpozna, wygrywa stówę. Ej, dziewczyny, mam pytanie. Znacie mnie? No bo ten, nagrywam filmy na YouTube'a, na TikToka i teraz na przykład nagrywam taki jeden film i powiem wam jaki, ale czy mnie znacie? Nie. Nie, dobra. Mówiłam, ale dzięki za uczciwość. Mogę wam ten, wejść na YouTube'a. Dobra, teraz wam powiem, jak mnie znacie, to spoko. Nagrywamy film, to pierwszy mnie rozpozna, wygrywa stówę. Się was iść, chodzimy od godziny, no i się was po prostu zapytałem, czy mnie znacie, bo już trochę nie chce mi się cały czas to zwiecie. Chyba mnie ich nie zna po prostu tutaj. Okej. Ja z Warszawy przyjechałem, no. Ale mogę ci ten.
faktycznie. Mamy 257 tysięcy, to jest super. No myślę, że mniej niż w tym polu teraz. Ale na pewno nikt z Uniejowa. Dobra, miłego dnia dziewczyny. Powodzenia. Dobra, zaraz wyjdziemy do polo. Jest jeszcze taka szansa, nie? Okej, jednak wchodzimy z tym, bo to ten. Bo nie wiem, czym on nie chciał wejść. No nie wiem, chciałem to dobić, żeby tak wejść normalnie, ale no dobra. Wyjdziemy z tym, to Wiktoria. Wiktoria, to są kulki. Co dalej? Nie wiem, przejdźmy się po sobie. Kurde, przed tobą. Kurde, ceny podrożały. Ceny podrożały, kurde. Wszystko teraz drogie. W alejkach? No co ty? Nagrywam ceny. Masakra. No nie wiem, może znajdziemy jakiegoś. O, tam się... Ej, pamiętasz, jak to były takie ciepłe lody? Aj, chyba by je lubiła na przykład. O, tutaj nie zapowiada się, żeby ktoś znał. Dobra, idziemy do Rossmana. Musimy wyjść z tego sklepu, idziemy do sąsiedniego, czyli do Rossmana. Dobra, dziewczyny, teraz idą do Rossmana. To się umówiliśmy, że teraz ja będę je nagrywał. Może tutaj, nie wiem, może tutaj będę też mnie poznał, jak już idę. Nie wiem, chodźmy. A co wydawać się jesteś z tego Rossmana? Nie wiem. Nic. Aha, dobra. To jest zimno. Dobra, ja wiem, o co to... No. Właśnie w Rossmanie jest najlepsze to, że bardzo często zimno jest. To jest idealne. To jest najlepsze właśnie w Rossmanie. Lemon. Lemon? To jest właśnie takie podwiedzanie, nie? Ja już ogarnąłem taką taktykę, że ja będę po prostu sam z siebie podbijał do jakichś, nie wiem, dziewczyn, do jakichś chłopów i się będę po prostu dopytywał, czy mnie znają i kto powie tak, to po prostu... No bo tak, to jest też bardzo dużo osób jest mało pewnych siebie i też wiadomo, że nawet jeżeli znają, to mogą nie podejść albo mogą, no właśnie, nie wiem, się ukryć gdzieś, także no też taki jest problem, dlatego ja będę podchodził zawsze teraz i może tak to coś działam. Dobra, słuchajcie, wyszliśmy już z tego Rossmana, z tego polo, no i teraz zmierzamy w stronę centrum Uniejowa, czyli tak zwanego rynku. No nie wiem, no już tutaj jesteśmy 2 godziny, jeszcze nikt mnie nie poznał albo poznał, ale właśnie to jest to, że po prostu wstydził się podejść. Ja już wam powiedziałem, mówiłem wam w Rossmanie, jaką mam taktykę, teraz moja taktyka jest taka, że po prostu jak będę widział jakąś grupkę znajomych, jakieś dziewczyny czy coś, będę podbijał i po prostu się pytał, czy mnie one znają. Ty tylko gadasz o tych dziewczynach. Powiedziałem, grupkę znajomych, dziewczyn czy coś, ale no wiadomo. Dobra, słuchajcie, podliśmy na pomysł, gdzie mogą być potencjalni widzowie Lefomona i tym miejscem jest boisko. Bardzo prawdopodobne, teraz idziemy właśnie w stronę boiska, tam jeszcze jest jedna żabka, więc może do tej żabki zajdziemy w ogóle. Mam nadzieję, że będą tam grać jakiś mecz. Może się przyłączysz. Może w końcu po 3 godzinach szukania ludzi ktoś w końcu dostanie stówkę ode mnie. Ja z Wiktorią, że nikt cię nie będzie znał. No bo nikt go tu nie zna, no kurde no. No bo no, taka jest prawda. Nogi mi wysiadają. Dużo osób tutaj zna, tylko też mało osób tutaj chodzi. Po prostu to jest kwestia małej gęstości zaludnienia. Pokaż tę ulicę. Bardzo dużo osób tu idzie, nie? Jakby... Nie jest Warszawa. Tutaj to jest takie malutkie. Niestety. A tam jest druga żabka. To jest miasteczko, tutaj jeszcze jest monopolowy, może pod monopolowy będzie jakaś wchodzić. Ale się tyle tego napiłam, tego napoju, że teraz mi tak brzuch boli. Nie wiem, czy było widać tą rzepkę, może montażysty gdzieś tam... Kurde, Natalia, to słaniasz. O, widać ten kawałek. Tutaj żadnej młodzieży nie ma. Miał być. No dobra. On w ogóle myślał, że tam ktoś będzie, ale... Dobra, widzowie, idziemy do żabki. Idziemy do żabki, na boisku nikt nie gra, niestety. Ale to, tam jest jeszcze jedno boisko, takie mniejsze. Chyba to jest, dobra, weźmy do żabki. Nie ma. Dobry? Dobry. Też nikogo nie ma, no co jest? Ty go nie wiesz, ja nic nie kupuję. Chyba ale ja kupię. No nie, dobra. Kupuj sobie te rzeczy, ty też sobie na targach chcesz coś kupić, ja wychodzę pod żabkę, będę na nie czekał, no i pomyślę, gdzie tutaj może ktoś mnie następnie znaleźć. Dobra, idziemy na jakiś teren, gdzie jest podobno, która tak powiedziała, jest bardzo dużo osób, jak to nazwałaś? Niemałych. O, siema. Ej, ja ty myśl, słuchaj, takie mam pytanie, znałbyś mnie może? Nie. Dobra, nieważne. To nieważne. Ja na pijam dzielę, no. Cyprian! Nie, no nikt nie zna. A tam są jacyś mama, tata, dzieci. Co ty, Wiktoria? Ty mnie do takich ludzi bierzesz, proszę cię, no. Tam jest cała rodzinka, to wygrała w czapkę. Wiktoria, no. Tak, tam się jakiś. No nie, no to weź zrób zooma tam. Dobra. Tak poważnie, Wiktoria? To miało być śmieszne? Ale tam są jacyś chłopcy. A ty wiesz, że ta kamera jest na wyczerpaniu? Wiem, bo pisze bateria i kreska na niej. To zaraz będziemy się nim podładować, ty mnie bierzesz tutaj i mówisz, że są jakieś mali ludzie, którzy będą mnie znać, to są jedna babcia, druga babcia, cała rodzina grała na sąsiadkę. Ja nie mogę, no ta Wiktoria, no... Gdzie ty widzisz małych chłopców? Gdzie ty widzisz małych chłopców? No tak, nie ma. Gdzie ty widzisz małych chłopców? Znaczy, no tam byli. Ej, mi przychodzi taki cringe, jak on tam. Coś tak powie. Myślę, naprawdę nic. Co to było? Co? Nie zapytałeś. Nie miałem, słuchajcie. Na ławce siedzą tam jakieś 2 dziewczyny. Jesteśmy świetnymi operatorami. Mam 3. jajko.
Nie, tam bez przesady. Ty tylko wiesz, idziemy. Ej, ona poszła sobie. Cały czas myśleliśmy, wy też cały czas mieliśmy jak to rozegrać dobrze. Dobra, słuchajcie, to jest nagrywane. Zazadowała nam się ten kamera, więc nagrywamy to telefonem. Tylko weźcie tak, żebyście się pomieścili w jednym kadrze. Będzie zablurowana, dam ci blura na twarz, okej? Okay? Masz nam blura? No, mogę wam dać blura. Tak, proszę, daj nam blura. Możecie mieć zamazany twarz. To chodź Natalka, chodź! Dacie mi potem Instagramy, co będę miał z wami kontakt na DM i jeszcze wam przyślę film. Dobra, żeby to nie było, że to jest stawione. Wy znacie mnie, tak? Tak. A jak się dowiedzieliście na przykład? Bo to tak wyglądało, że myśleliśmy na łapce. Na story. Właśnie ja tak myślałem i mówiłem do Natalki i do Wiktorii, że ja myślę, że to przez story, bo zrzuciłem storkę. Dobra, tak, czyli my znacie. Czekałyśmy, czy po całym rynku biegniemy, patrzymy tutaj i myślałyśmy właśnie, czy porwie do siebie, czy nie, ale uciekłyśmy. A my właśnie tak widzieliśmy, że się czaicie. I tak się przestraszyłyśmy. Ale kazało nam jesteście... nagrywać was z ukrycia. Dobra, wiecie, o co chodzi w tym filmie, tak? Wiecie, o co chodzi? Tak, mniej więcej. Nagrywamy od godziny... 6 godzin. Od 17 jest godzina prawie 20, czyli prawie 3 godzin. To pierwszy mnie rozpozna, wygrywa stówę. Jesteście pierwszymi dziewczynami, które mnie rozpoznały. Dlatego z racji tego, że tak się stało... Nie wiem, jak się podzieli... Dobra, to już tak miły. Z racji tego, że tak się stało, nie wiem, komu mam to wręczyć, nie wiem, czy się jakoś to podzielicie. No to proszę bardzo, to jest stówka dla ciebie. No i co, widzowie, widzicie, jak to się pięknie zakończyło. Jest godzina prawie, która? Już jest... Za 22 minuty jest 20, do 20 mamy czas w ogóle na te nagrywki. I akurat pod koniec spotkałyśmy dwie piękne dziewczyny. Z domu idziemy, to akurat. Które jeszcze wygrały stówkę, gratulacje. No, dziękujemy bardzo. Gratulacje. No i tym miłym akcentem myślę, że możemy zakończyć ten odcinek. No i widzimy się w następnych filmach. Siema.